Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w kolejnym odcinku ze Sniper Elite V2. Idziemy teraz z całym wyposażeniem niemieckim, Gewerka, MP40, Luger P08 i trochę Steilhand granatów. I jedziemy z tym koksem, snajperskim koksem. O, a teraz trzeba odszukać okopy. A, widzę, że już od razu jedziemy z taką akcją. A, bójcie się, bójcie się. A, piękne. A, pistolecik się przyda. Nie chcę mi się z wami pieprzyć po cichu, to będę was w głośniejszy sposób rozwalał. Pięknie. Snajperski pistolecik, nie ma co. Coś jeszcze? Zapraszam. No, ładnie, ładnie ich niszczymy. LOL. Ile was jeszcze będzie? Ładnie. Pistol robi swoje, nie ma co. Chyba kogoś tu jeszcze raz nie... O, jest tutaj. Pięknie. Niszczę was normalnie z tego pistola. Więcej rusków mi tu dawać. Mało mi. Jeszcze mi mało. Uwierzcie. A, skończyliście już? Dobra, myślę, że tak. Ruskie ścierwa się porozkładały. Myśleli, że mnie tu obiją. Nie ma ze mną żartów. O, o. Zwłoki trzeba przeszukać. Mają coś tutaj. Amunicję do jakiegoś Lugera. Oj, 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 uważać. Tej, no gdzieś go widziałem. Bez jaj. Bez jej, że ja go nie widzę. Dobra. A ja nie chcę tego karabina. Chcę moje MP40. Co za gnoje. Gdzieś mnie tam widzą, no i to mi będzie przeszkadzać. Dobra. Zrobimy to tak. Schowaj to się teraz. O kurde, aż takie błyskawice? Bez przesady, no. Sądziłem, że jakoś bezpieczniej przejdziemy przez to, ale jak widać, będzie ciężko. Dobra. Gdzie was jeszcze rusków niesie? Ale może już byś zaczął latać ze snajperą, hm? Takie latanie z pistolem to też będzie do dupy. Przejdziemy na tą stronę. Będzie nam szybciej i łatwiej. Oj, tam jeszcze kogoś widzę. No pokażcie się. O, tam jest. I pięknie zaczynamy jechać ich ze snajpery. To będzie ostry hecik, tak jest. Wstrząs mózgu razy 100. Już skończyliście? Odpuszczacie sobie? Tam jest następny z działkiem, który prosi się o hedzika. Ohoho. Odkryłem mu większą część mózgu. Jest co zaglądać normalnie. Ale gdzie wy jeszcze jesteście? No dawać. Co się cykacie? Tu są jakieś zwłoki. Ciekawe. Aha. Czyli tu mamy jakiegoś kolejnego żołnierza. Tam jesteś. I w oczko zbierzesz. Bardziej w czoło, ale dobra.
jeszcze? Czy sobie już odpuszczacie? O, dobra. Kurde, co strzelasz? O, w kapelutek dostaniesz. O, proszę bardzo. Taki z niego był kozaczek. A teraz to już leży. Tej no. Kuźwa. Trzeba was szybko tu wytępić. O. Ostro. Dobra, ostro ciśniecie. Jeb! Od razu bez pieprzenia. Jak mu się szczęka podłamała. Następny raz to tak, kurde, nie róbcie. Bo przez to możecie stracić szczękę. Dobra, tam jeszcze jeden. No, ten ledwie do działka wszedł i już żegna się z życiem. Ohohohoho. Kurde, ja im naprawdę współczuję, że tak obrywają. Tej no, możemy wejść do kościoła. Ten no, Amerykanie, nie, mógłbyś się przeżegnać, o ile jesteś wiernym. A, to jest strefa bezpieczna. Ciekawe. Tego jeszcze nie było. Może są jakieś sztabki? Hmm? Macie tu jakieś sztabki złota? Gówno macie. O, tu tabel Fulum. Zajebiście. Nie pytajcie, skąd ja to wiem. A czekajcie, tu chyba można strzelić w pojazda. Te. Gdzie mnie widzi? Tej no, trafił mnie, ale i tak już zginie. No. Taki ważny jak z niego był. Kurde, więcej was nie było. O, już nie wiem, który hedzik z rzędu, ale zajebiście jest. Te! Nie ze mną takie triki. Mogę być już nawet poobijany, ale i tak was zabiję. Dobra, jest tu jakiś słaby punkt tego pojazdu, czy nie za bardzo? Kurde, ich się chyba respi w nieskończoność. Bo się dziwię, że tak się respią i respią. Jak dla mnie to już powinni dawno wyginąć. Dobra, to sobie tu przejdziemy. Nie ma słabego punktu, a szkoda. Dobra, teraz kuc, przeczołgaj się, bo inaczej się nie będzie dało. Dobra. Więcej was tu nie będzie. Zawsze was zestrzelę tu. Kurde, nie znaj... Te kurde, jakieś laga złapałem i nagle nic nie mogłem zrobić. Co za oszustwo. O kurde. Fuck! No kurde, co ty robisz? Dlaczego ty przeładowywujesz tą broń? Cię by posrał już kompletnie. Weź nam łeb, odstrzel. O, tak. Kurde, no już mnie po prostu bierze. Zaraz pizniesz z granata, spokojnie. Dobra, dawaj wszystko co masz. A jak nie, to zginiesz marnie. Lol, dziwne, że mnie jeszcze nie znaleźli do tej pory. A szczerze mówiąc, mam na nich wyrąbane. Byleby ich minąć. Ale tak się kurde nie robi, no. Ze mną. Najpierw to trzeba mi powiedzieć, gdzie jesteś, a potem giniesz. Ładnie tu katujemy. Dobra, pistol teraz.
Jeb, proszę. Tacy hardzi jesteście. A kiedy przychodzi co do czego, to już gniecie jak małe dzieci. Dobra. Dawać wszystko co tu macie. Wiem, że macie tu bogactwo. Okej, dobra. Czyli jednak już to wszystko. Nie chce mi się tam iść, szczerze mówiąc. Weź na karabina. O, ładnie. Omijamy ich na spokojnie. Weź no teraz jakiegoś pistola. Ło ty! Ty kutwo! Kurde, zaszła mnie od tyłu i myślisz, że mnie zabije. Nie. Nie jestem takim łatwym celem. Jakby co się wydawało. O, tu mamy skrzyneczkę. Ją byśmy wzięli. A wiem, że w niej coś jest wartościowego. Tu następna będzie. No to idziemy. W takim razie. Oj, więcej będzie ruskich. O wiele więcej. Coś tam śpiewał o snajperze, ale dobra. Walić to. Dobra. Gdzieś jeszcze za mną są. O, wejdziemy tu, pozbieramy wszystko co chcemy i tyle by było z tego. Albo mnie dorwiesz. A postrzelamy sobie. Gdzieś bym jeszcze strzelił, ale chyba to nie będzie możliwe. Dobra. Postrzelałem sobie z działka, ale co mi to dało? Praktycznie nic. Lol. Jak myśmy tu weszli, skoro się teraz dostać nie możemy stąd. Ten obez jaj. Dobra, tutaj mamy już przejście. Dobra, cię zaraz znajdę, snajper, i snajper cię wykończy. No podnieś się, kuźwa. Że aż tak ci ciężko? Dobra. A teraz uważać. I lepiej coś mocniejszego weź. Ta. Teraz będzie miał czysty. Te! O kurde. No nie! No nie, no i coś ty zrobił. Kazałem ci się skampić, a tyś swoje robił. Oj, nie wkurzaj mnie. Lepiej mnie nie wkurzaj. Kurwa. Będzie go ciężko zdjąć. No, a jednak nie. Ciul. Zebrał po mordzie. I tyle by było z tego. Dobra, nie ma czasu. Biegnij tam. Okej. I tak lepiej. Teraz może byśmy się tu nieco ciszej zachowywali. Jeśli by się dało, oczywiście. Jak się uda, to może zniszczymy w końcu tą rakietę V2. Okej. Co teraz? Nowy cel? Wyeliminuj dowódcę wyrzutni. O kurde. Moment, tu dwóch po cichu. No i ładnie.
I o wiele lepiej. Tu nic. Dawaj wszystko, co tu masz. O, pięknie. Tam jeszcze na górze coś mają. Sprytni. A tuż tutaj. Proszę, bardzo. Okej, tylko teraz gdzie to mam iść? Ta, na górę. I tu mamy tą naszą rakietę V2. Trzeba by na pewno to nie będzie już ostatni odcinek. Zobaczymy. Nie jest to jeszcze pewne. Ale to się okaże. Dobra. Gdzie ten przywódca ich? Moment, najpierw lornetka i ich wszystkich to polokalizować. Gdzie oni to jeszcze mogą być? Tutaj. Tutaj jeszcze. Dużo tych gnojów jest. Tam jeszcze tu snajper. Na pewno jest ich tu więcej. Tylko trzeba ich dobrze tu zlokalizować. I jak już ich poznajdujemy, to bierzemy się ich za zabijanie. Tej no, tam chyba kogoś widziałem jeszcze. Samochody i no samochody. Nic co by było godne uwagi. O, sztabka. Sztabki jeszcze nie widziałem tutaj. Dobra. O kurde, dobra. To chyba był mój najgorszy błąd życia. No właśnie. Ale za mnie głupek. Nie tak to chciałem rozegrać. Dobra. Zrobiliśmy głupotę. Teraz będą nas szukać, nie? Chociaż przynajmniej mi się tak wydaje. Powinni nas szukać. Dobra. Idźmy na tą swoją pozycję. O, tu już mamy piwnicę. Tu jeszcze więcej ammo. Proszę, ładnie. Możemy kampić gdzie chcemy praktycznie. A, teraz będę drzeć mordy. Trzeba zważyć, bo będzie się działo ostro. A co tam? Tętno, trzeba ich niszczyć. Znamy się już tu na snajperce na tyle dobrze, że ich możemy tutaj wszystkich wykantować, panie. Tętno to ja mam w dupie. Trzeba ich tu obić. Proszę, ładnie. Czoło. Tej no, gdzie strzelasz? Tutaj. Czapę zebrał. Jak zawsze. Przeładuj lepiej, bo ci zaraz wszystko pójdzie. Ładnie. O, chyba żeby. Chyba się zaraz tu pojawią. Takie mam przeczucie. A wtedy nie będzie za ciekawie. Dobra, gdzie oni to strzelają? I w czapę zbierasz. O. Dobra, tam następny. Ujawnił mi się cel. No nie! Ała, no kurde nie! No wiedziałem, że mi tu ktoś podejdzie, no ja już byłem po prostu tego ponad pewny.
No nie, no panie, panie. Kurde. Tu zrobimy taką akcję. Ten nawet nie wyczaił. Trzeba to zrobić profesjonalnie, panie. A będziemy tak postępować, no to w życiu tego nie skończymy. Już mam pomysł. Dobra, tacy jesteście mądrzy, inteligentni. Tak kurde macie. Teraz już mam was w dupie totalnie. Kurde, nie przejdziecie tu. Możecie być tego pewni. Wam obiecuję, że skończy się to dla was tragicznie. Dobra. Hasta la vista, baby. Chyba. A może jeszcze, żeby dołożyć. Może tutaj minę lądową. Dobra. Wszystko gotowe. A jeszcze możemy dynamit podłożyć. Zobaczymy tylko, jak to będzie działało. Bo wiecie, różnie to z tym bywa. Dobra, tu podłożymy dynamita. Aha. Miło. Naprawdę fajnie. Lecz takiego zamiaru w ogóle nie miałem. Ale no cóż. Niech się zacznie bitwa. Teraz jak tu tylko wejdą, to mają przewalone. Będzie w szyję. Jak nic. No. Dokładnie. O kurde. Jesteśmy w ciężkim stanie. O, fajnie, oni tu będą przechodzić. Znowu trzeba podłożyć minę pułapkę. O! Ale nie kamień, tylko mina pułapka, rozumiesz? Co to znaczy? O, mamy minę lądową, to podłóż. Kurde, czy ty w ogóle czaisz słowo podłóż? Co za matą. Dobra, tu jeszcze jedna. Au, 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 au. Dobra. Teraz się nie dostaną. I szybko ich wybić. Nie mam za dużo czasu. Tak, ich już powybijajmy. Co się będziemy trudzić? Przeładuj pan. Dobra. Gdzie wy to jeszcze jesteście? Tacy mądrzy. I strzelacie sobie we mnie. A, trafiony, zatopiony. No. Dobra, za chwilę załadują rakietę. Jeszcze kilka momentów. O, to było mocne. Kurde, słabi jesteście. Oj, coś czuję, że to będzie mocne. O, jak mu rozbryzgało łeb. Panie, teraz ten też dostanie. Przeładuj. Dawać mi następny. Okej. Dobra, myślę, że już tam nie podchodzą do mnie.
tej, no bo ktoś tam mi podszedł. Poszło. Jak nic. Moment, tu trzeba podłożyć kolejną lądówkę. Oni tu podchodzą, no. Gnoje. Dobra. Wyrąbane mam na nich. Z tej strony w ogóle nie podchodzą. Nie rozumiem tego w ogóle. Dobra, gdzie wy strzelacie? Ujawnijcie mi lokalizację, dobra. Przy wieży jest snajper. Te, trochę podobny do mnie. Już nie. Dobra, tam następny. Aha. O kurde. Teraz się przygotować trzeba. I wyrzutnia w pizdu idzie. BOM! Poszło. Może eksplozje nie dość specjalnie ciekawie zrobione, ale zawsze coś. O tak, w pizdu. W pizdu idziecie, w pizdu. Sorry. Odbiło mi się, ale to widzicie, to są te właśnie ognia. A wiecie co? Mam taki pomysł. Skoro już zniszczyliśmy rakietę, to już będzie nasz ostatni odcinek. Ewidentny. I za krótka ta misja była dla mnie. Więc uznajmy, że to już chyba będzie koniec serii. Bo trzeba będzie teraz Wolfa ubić. Dobra. A dlaczego mi zmienia? No to jest w ogóle chamskie. Dobra, to niech zostanie. My możemy już iść. Brama Brandenburska. No. Trzeba ich zjechać jakoś ładnie, na bogato. Jakbyśmy się przeczołgali tam. Byłoby najbezpieczniej. Jak na szybko tą misję zrobić, to chyba będzie już koniec serii z Sniper Elita. Takie nam przynajmniej przeczucie. Jak gówno witają niebohaterów. Kurde, muszę żyć. Już mnie to nikt nie wygra. Chuja! Dobra. I tak by mnie zauważyli, więc większego to znaczenia nie robi. Szukajcie mnie ile chcecie, i tak mnie nie znajdziecie. Strzelałem jak jakiś debile. Marnuję te magazynki. Dobra, skończcie już strzelać, poważnie. To się robi nudne. Jak wy tak nabadacie bez sensu. No lol. Służal mi ich. Ała! 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 Tej no kurde, bo nas tutaj wykończą zaraz. Ej no jak! Dobra, to był jednak chyba fatalny pomysł. Tak, zestartuj. To nie ma. Nie ma tutaj co. Trzeba jednak chyba ze snajperki ich tu wymierzyć wszystkich. Innego sposobu na to nie widzę. Tej no, możemy tu wejść. Nie pomyślałem. Albo i nie. No patrzcie, chcę tu wejść, ale nie mogę. Takie to jest chamstwo. No wbiłbym tam i nie byłoby większego problemu. Tak to się męczyć będę. O, tam mamy tego snajpera. I się już zaczyna właśnie pogrom. Trzeba to jakoś... Tu mamy cię. O kurde. Aj, no zauważyli mnie, no niestety. A jednak nie. Dobre.
Przydało się coś takiego w końcu. Dobra. Tego się ubije. Ten co sobie siedzi i smacznie śpi. Nie będziecie mieli zwycięstwa. Nie ma co. No, co mi ziewasz? Dostaniesz... O, tak dostaniesz. Że ci szczena opadnie. No, to ziewnął. Dobra, to następny. Teraz będzie boom i headshot. Jebut. On gdzie ten? O kurde. Ty no, połóż się, połóż się, połóż się. Ach, ładnie zarobił. Gdzie? Gdzie jeszcze? No tam następny. Rusek. No nie zobaczę go, no kurde! Pieprzony namiot, kurde. No co? Straszycie mnie, no. Raz zginiesz, tempa ruska cioto. Oj, to będzie naprawdę bolało. Lol, on już oczów nie miał. Ciekawe. Dobra, jeszcze tu ktoś żyje? Czy wszyscy już ulegli destrukcji? Założę się, że tutaj jest jakiś snajper. Tylko się boi do mnie zajrzeć. A jest tutaj, widzicie? A takżem szybko strzelił. O, o. To, żem się wykrył teraz. A już po prostu nie mogłem innego wyboru dokonać. Teraz będą mnie szukać w pizdu. No fajnie, że nie mogę tu przejść, co za shit. Oby w najperze trójce było to polepszone. Miejmy przynajmniej nadzieję. Dobra. Teraz tu przechodź. Dobrze. O kurde, to się ogień pali, tu uważać. Sprawdzi to ja ci kurde zaraz mogę, jak ta matka czy ci się śpi kurde z twoim bratem, ty kurde. Kurde, putinowska cioto. No, pokażcie się. Pokażcie się do końca. To już jest ostatnia bitwa, więc myślę, że się wykażecie. Boże, co za debil. Nie wszedł tutaj, mnie nie zauważył. No pozdro. O, tylko Putiny tak potrafią. O, tylko Putiny takie są zdolne. Weź no pistola. Ja mnie tu zaskoczą. Dla mnie nie będzie za dobre, że... Tu skrzyneczka. Dzięki. O kurde. Lol. Fajnie. Teraz się połóż. Dobra, nie zauważył mnie. O tyle dobrze. Może ich miniemy. Zobaczymy. Zawsze jest jakiś sposób. A, może ich jednak miniemy. Będzie dla nas lepiej. A, ominiemy ich.
Co tam? Trzech. Niech sobie przeżyją. Byle by to szybko skończyć. Oni myślą, że obszar czysty. No co za bałwany. Jakby Putin tak zobaczył, kurde, trzech ślepych Rusków, to by ich normalnie pościnął. Ale no cóż. On jest XXI wiek, a oni 20, więc to jest różnica zasadnicza. Ała, a kurde, no. Dobra, teraz się bawimy w cichego zabijakę. Gdzie następny? Tutaj. Ale najlepiej to będzie zrobić tak, żeby nie było głośno. Bam! No i będzie po cichu. Czołgu nie będziemy niszczyć, chyba że już wszyscy padną, to wtedy. Będzie następny. Tutaj mamy nasz cel. To uważać. Skrył się. A jednak. Fajne uszy ma. Takie obdarte ze skóry, ale ma. Dobra, kto jeszcze? Czy kogoś mi tu jeszcze nie brakuje? A jest, tutaj. Jebci. I ładnie ich tu niszczymy. Bez gadania. Dobra, szybko, gdzie następny? Może jakiś snajper czy coś. No kurde, dawać mi jakiegoś snajpera. Zabiję go. No i mamy problem. Bo już nam to wybuchło. Teraz czekamy do następnego wybuchu. Holy fuck this shit. Ale gdzie on mnie widzi, no? Tam jest, dobra. Mogę tak się bawić. No, no. Wybuchy. Czekam na wybuchy. Jebut. Okej. Nic trudnego w sumie. Jeśli chodzi o to. Tylko czekamy na następnych wrogów do wybicia. Fajnie, że mnie zauważyli, ale okej. A i do dupy taka sytuacja. Teraz będą mnie szukać pół świata. A no bo tutaj, kurde, gnoje rąbane kampią. Myślę, że kozaccy są. Dobra. Tak się chcecie bawić. Ruskie ścierwa. To skończycie marnie. Yeah, w oczko. Prawie w oczko. Gdzie jeszcze? Dobra, skoro już i tak zostaliśmy wykryci, to przydałoby się ten czołg zniszczyć przy okazji. Ale gdzie ty kampisz? Kurwa. Tam, dobra. I po tobie. Chyba już się cichutko zrobiło. O kurde, jeszcze go. Okej, już nie ma czołga. Dobrze. Właśnie, czegoś mi tu brakowało do zniszczenia. O, chyba już się cicho zrobiło, bo już dość narobiłem zniszczeń. Ale to fajnie płonie. No nie ma co po prostu. Tej no, tutaj nie byłem jeszcze. A że jestem ciekaw, co tu jest. Nic nie ma.
myślałem. Okej, no tam trzeba podejść. Coś pewnie jest. Coś widziałem. Myślałem, że mogę zniszczyć to. Lipa. Lipa w pizdu. Zaraz z nimi skończymy, spokojnie. Jeszcze trochę i na Wolfa przyjdzie czas. Też się cieszę. O kurde. Ała! O kurde, mam teraz przerąbane. No mam przerąbane teraz. W tej chwili miałem przerąbane. Kurde, nie gadajcie, że ich będę wszystkich wybijał po... Doprawdy! Ej, to ja się tak nie bawię. To ja się tak po prostu nie bawię. Kurde, ich wszystkich zniszczyłem, się namęczyłem, a tu gówno, ginę. Sobie ich minę równie dobrze, no. O kurde. A to był czołg. Ła! Dobra. Teraz zrobimy taki myk. Ała! I to czołg mnie jeszcze trafił. No czołgi plus snajper. Ej, nie. Ja tak się nie bawię, no. Namęczyłem się, żeby ich wszystkich tu powybijać. A to kurde gówno. Jebać biedę. W pizdu z wami wszystkimi, w pizdu. Gdzie jesteście? Kurde. Ej nie! To się już zaczyna robić nudne. Kuźwa. Tak już blisko byłem. Dobra. Może jednak się da ich ominąć. No musi być kurde jakiś sposób. To być nie może. Dobra, teraz to co zrobiłem, to jest... Nie, to było już nubskie. Totalnie. Aha, tu nie ma teraz tego czołgisty. Więc miło. To i tak zrobiłem hałas. Patrz, no celowo. Nie będziesz mi przeładowywał broni. Nie na mojej ziemi. Co kampisz? Się strasznie zmieszał z tym murkiem i kurde, teraz tyle problemów jest przez niego. A tego snajpera to już w ogóle nie zauważyłem tam. No dobra, cieszę się niezmiernie, ale mamy problem, bo nas wykryto. A tego nie chciałem. Naprawdę, byłem bliski. Gdzieś jeszcze jakieś ładunki wybuchowe? Nic. Ała! No pytałem się, czy tam są jacyś snajperzy. Nie, nie ma. No kurde, zaraz zginę. Po prostu zaraz coś mi się stanie. Dobra, spudłował. Ale gdzie to tak celuje? No nie widzę go. No nie widzę tego snajpera.
kurde, wyrżnąć mi już wszystkich. Wyrżnąć! Au! Dobra. Chyba już mniej więcej będę wiedział, gdzie on jest. Dobra. Ujawniłeś mi się. A teraz po tobie. Okej, dobra. Teraz tutaj. Dobra, gdzie jeszcze was niesie na zabijanie? A tam jeszcze jest. Który i gdzie? Tutaj. Koniec. Kurde, snajperów to ja w ogóle nie zauważyłem w tym terenie. No patrz, tam następny. Dobra, tutaj. Skończ już. Za trzecim razem już nie strzelisz. Kurczę, przecież ja jak wcześniej tu wybijałem, to nie było snajperów. No teraz to ich się porozstawiało, że nie da się w ogóle tutaj dobrze strzelać. Gdzieś jeszcze? Słyszę kolejnego snajpera. Mam wszelką obawę co do tego. Tutaj pewnie. Podążajcie iskać. No, a teraz szukają mnie. Au, au, au. Nie no, fajnie. Nie widzą mnie. Znowu. Z działka strzelają, tylko z którego, no? Chyba będzie z tego działka. A! Kurde. Się oberwało. Kurde, uważać muszę, bo mnie tutaj zaraz wychwyci i ubije. Tam. Tutaj. Snajper. Kampi. I już nie będzie. Sam środek głowy dostał. Kurde, pies to Stalin, jakbyś chciał wiedzieć. Faga się. Dobra. To gdzie ten idiota strzela z tego działka? Dobra. No gdzie ty tak strzelasz? A tam, dobra. No, już skończyłeś. To są te jego karabiny, dobra. Gdzie następny? Co kampisz tam? Zaraz tam przy... Surprise, motherfucker! Dobra. Już cichutko? Już się cichutko zrobiło? Dobrze. W końcu. Ty no, panie! Panie! Nie wierzę! No nie, po prostu ostatni Rusek mnie zabił i teraz wszystko jeszcze raz od nowa mamy robić! Kurde, gin! Nie! No teraz to już mi po prostu coś nie bierze! Szkurde, tyle ich wybić i jeszcze mało! Kurde, zabawa się już skończyła. Zabawa była przednia, superowa, ale się już skończyła. Miarka się przebrała. No po tym to już się po prostu miarka przebrała. I w głowie zagotowało. Dobra. Odpal się. A, teraz snajpera to nie ma, kurde, teraz to... O, fuck.
O, dałem się wykryć. Miło, miło! Ale za to dostanie. No i znowu się będziemy bawić w głośnego. I teraz mi się to powinni snajperzy pokazać. Chyba, że się mnie boją. Dobra, tego czołga to ja mogę tu też już zniszczyć. Bo mi będzie tutaj utrudniał życie. Dobra, radziecki poszedł. Teraz pewnie jeszcze snajperzy mi tu wyjdą. No gdzie oni są? Przecież byli tu wcześniej. Co się z nimi stało? Szlak ich trafił. Lol. Śmiesznie zginął. Dobra, gdzie jeszcze? Panie, że są ślepi. No naprawdę. No ślepoty. O, już nie. Już mnie jedna osoba widzi. Już. A jeszcze. Aha. Czyli mnie wykryli. Inaczej mówiąc. Ała! Kurde, skryj się, no. Nie pozwolę ci zginąć po raz kolejny. Nie. Nie na mojej... Nie na moim nagraniu. Tam jeszcze jednego widzę. Tej, no bo mnie... Ej, au, 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 bo mnie tu jeszcze zaskoczą. Ała, 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 ała. Tej, no przejęli mnie. Wręcz oblężyli mnie. Kurde, spierdalać. No, chyba już cicho zrobiło. Miejmy nadzieję. Bo ja nie chcę kolejnych zaskoczeń. Bo to będzie masakra po prostu. Przecież ich wszystkich pozażynałem. Jak się tylko dało. Idą tu? Nie idą. A to dziwne. Ale weź na wszelki wypadek jakiś karabin, bo mnie już po prostu niesie. Ale dobra. Skoro tak, to będziemy mieli prawie godzinny odcinek ze snajpera. Co, co będziesz mi uciekał? Zaraz to zdechniesz. Oczy ma kurde jak koza. Na mleko. Dobra. Kończymy już z nim. Czas najwyższy. Rakieta V2 zniszczona. Teraz czas za niego się wziąć. Okej, panie. Twój czas już tu dobiegł końca. Aha, ucieknie mi, miło. No zajebiście. A ja chcę od punktu kontrolnego. Można? No, dziękuję. No, tu mamy pełne tętno, tamto żeśmy gówno mogli zrobić.
Dobra. A! Jednak. Koniec, panie. Coś pan myślał, że mnie pokonasz? Ładniej wyglądasz, wiesz? Lepiej niż moja babcia. Ten jeszcze uradowany. Battle of Berlin ended at 8:23 the next morning, May 2nd, 1945. When Commander General Weidling submitted the surrender of German forces to General Chukov of the Red Army. Within a few days, the war ended. But already, a new war was beginning. The Cold War. And I was its first soldier. Tak jest. Zostałeś żołnierzem. Lecz może zakończmy już tą serię. Owszem, miało to być już w piątek zakończenie, ale będzie dzisiaj. I co ja mogę powiedzieć? Po prostu bomba. Stycznie. Snajperkowo i ultra wystrzałowo. Tylko mam jedno zażalenie, że nie ma tego polepszonego parkouru. Że można się spinać po tych ścianach. No tego po prostu mi brakuje trochę u snajpera, ale reszta wszystko po prostu na slow motion, wysokim poziomie. I powiem tyle. Gra mi się podobała. Była darmówka, to wykorzystałem. I szczerze przyznam, że czekam na trójeczkę, bo wierzę, że trójeczka zrobi większe wrażenie niż dwójka. Miejmy nadzieję, że na moim kompie i na moim kanale zagościłby ten Sniper Elite trójka. Zobaczymy wszystko w swoim czasie. Może to pominąć? Nie można. O, można. Okej, można tu kontynuować podobno. Ale to już chyba tak zrobimy. Dobra, mnie się seria podobała. Oceniam ją tak 9,5 na 10. Ze względu na te właśnie wady wspinaczkowe, no że nie ma tego parkouru, może w trójce będzie, zobaczymy. No i troszeczkę mnie irytowało, ale to właśnie to jest gra też po cichaczu. Może poza nagrywaniem sobie przejdę tak dla fanu wszystko po cichaczu, jeśli to jest w ogóle wykonalne. Dobra. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie całej serii. Krótka seria, 10 odcinków. Wystarczy. Czekamy na trójeczkę. Może nawet jakbym kupił DLC-ki do tego snajpera, to może bym nagrał. Zobaczymy wszystko w swoim czasie. Ja wam dziękuję za obejrzenie całej serii. Jeżeli wam się spodobała, możecie wyrazić opinię w komentarzu. Ocenić ją pozytywnie lub negatywnie. Zależy kto ma humor i zasubskrybować mój kanał po więcej. Trzymajcie się, na razie, do następnych serii. A i może w najbliższym czasie skombinuję jakąś nową serię, zobaczymy. Jeżeli byście coś chcieli, to możecie napisać w komentarzu, ja bym przemyślał to, rozpatrzył i być może bym ruszył z kolejną serią, zobaczymy. Ale jeszcze mam Dead Space'a do skończenia i przydałoby się skończyć, więc być może od piątku zacznę nagrywać codziennie dla was nocne zagrajmy w Dead Space. Trzymajcie się, na razie, yo!